Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my... Hejo, hejo, moi kochani, moje kochane. Witam was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I zapraszam was na hol. Ta-da! Wiem, że się cieszycie. Tak, ja też się cieszę. Też się cieszę, ale faktycznie ostatnio holów, holi będzie u mnie troszkę więcej, a to z racji tego, że przygotowuję się po prostu pod wyjazdy, faktycznie pod wyjazdy. Chcę się mieć po prostu wszystko nowe, fajne i tak dalej. Żeby nie przedłużać, jeżeli jesteście ciekawi, co zakupiłam podczas ostatniego weekendu, zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Będą tu rzeczy mieszane, dlatego że będą z różnych sklepów i będą tutaj rzeczy zarówno dla mnie, jak i dla dzieci, ale myślę, że chyba jednak z większym nakładem na dzieci. Zacznijmy więc może od H&M-u. W H&M-ie, czyli w H&M-ie, zakupiłam następujące rzeczy. Zaraz wam pokażę. Trafiłam naprawdę na bardzo, bardzo fajny asortyment. Na pewno pamiętacie, zacznę od tej rzeczy, na pewno pamiętacie, jak wam pokazywałam białą koszulkę z takim tygrysem i spodnie. Więc do tego kompletu udało mi się znaleźć taką bluzę, słuchajcie, taką bluzę. Jest również tutaj emblemacik tygrysa i patrzcie na plecy. Czyż to nie jest urocze? I do tego właśnie będzie miało czarne spodnie z tym tygrysem na nogawce, białą koszulkę z tygrysem z przodu. Może i tygrysa będzie za dużo, ale będzie miał zapięte i będzie tu widać tylko białą górę. Naprawdę będzie spoko, a jak bluzę zdejmie, będzie idealnie. Do tego białe jeszcze trampki chcę mu dokupić właśnie w H&M-ie i będzie full wypas, naprawdę. I już wam mówię, wzięłam mu na 80 lat, czyli na 134-140 cm, gracza ma jakieś 133 albo 132. I cena 15 funtów za tą bluzę. Ok, kolejna rzecz to jest znowu komplecik, taki oto komplecik i teraz już wam pokazuję. Góra wygląda tak, niby normalna, ale naprawdę bardzo fajnie to będzie wyglądało i też będzie mógł to połączyć właśnie z tamtymi czarnymi spodniami. Taka oto jest koszulka, a do tego takie oto są spodenki. I co uwielbiam w H&M-ie, to jest właśnie ta możliwość tutaj ściągania, słuchajcie, w pasie wszelkiego rodzaju spodenek jeansowych i takich i przeróżnych. To jest idealne rozwiązanie. I cena tych spodenek krótkich to, już wam mówię, 7,99. Jeśli chodzi o tą koszulkę, czyli tą koszulkę właśnie do tych spodenek, to jej cena to 5,99. Kolejna rzecz, jaką właśnie zakupiłam synkowi, jest to bluza kolejna. Tym razem w takim oto kolorze, biało-granatowo-czerwona, uważam również, że jest urocza. Zaraz zobaczymy, czy ma tutaj, tak, ma tutaj tą kangurową taką chyba kieszeń, tak. Jedną kieszonkę, 14,99, również nie była na promocji, bo to właśnie była też jakoś w najnowszej jakiejś tam kolekcji. I ostatnie dwie rzeczy, to jest taki dwupak koszulek. Bardzo często w H&M-ie macie właśnie, w H&M-ie, nie wiem jak do was mówić, żebyście się nie czepiali, 3 za 2, czyli przy zakupie trzech jakichś tam rzeczy płacicie za dwie, czyli jedna jest za free. Ja nic nie dobierałam więcej, wzięłam po prostu taki dwupak takich basicowych właśnie o koszulek. Biała i biała to biało-granatowa, także do spodenek krótkich na zmianę super. I cena 5,99, idealnie, naprawdę, 5,99 za dwie koszulki, super, bardzo się cieszę. Także to jest to, co jest dla mojego synka, odrzucam siatkę. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam, jest to rzecz, która jest już tutaj przygotowana, ja już ją wczoraj miałam. Za chwilę może wam to zademonstruję, to jest taki sweter, no po prostu jestem w nim zakochana, jak go tylko zobaczyłam, zaraz wam to pokażę. Uwierzcie mi, że jak go tylko zobaczyłam, to się w nim zakochałam. Tak wygląda ten sweterek. Tutaj jest zapinany wszędzie na guziczki, do samego dołu. Rękaw generalnie ja wziąłam eskę. On jest taki, jakby widzicie, tutaj taki nietoperzowy i tutaj można sobie go po prostu podwinąć. Nie musi być całkiem długi. Fajne właśnie są te tutaj naszywki. To mi się bardzo spodobało i sweter jak sweter. Tutaj ma tylko jeszcze takie rozpięcie. Czekajcie, zniżę trochę kamerę. O, i taki oto sweterek. Ja myślę, że jest naprawdę uroczy, bardzo uroczy i jest bardzo ciepły, naprawdę jest bardzo ciepły. I wzięłam go z myślą właśnie na taki jakiś wieczorek, na spacer. Myślę, że będzie super. Także taki oto sweterek. Taką wygląda.
On troszeczkę przypomina, powiem wam, jakby krojem męski sweter, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Ja jeszcze nie miałam takiego dłuższego sweterka. Ten jest idealny. Czasami przymierzałam coś, ale było dla mnie takie za duże, za luźne. Ten jest idealny, także wzięłam naprawdę rozmiar S. I cena 24,99. Generalnie cena to jest jak za kurtkę, ale to jest okrycie wierzchnie, także nie ma się co dziwić. Kolejne rzeczy są z Selectu. Na vlogu, na daily vlogu będziecie miały i będziecie widziały, jak wygląda ten sklep, ale na pewno jak jesteście z Wielkiej Brytanii, to na pewno znacie ten sklep. Tak wygląda Select, brawo. To są te body, które mam na sobie. To jest takie body, trochę mnie martwi, bo bardzo ciężko na te body, znaczy pod te body założyć stanik. I na pewno jak widzicie, tu generalnie to takie zszycie, co tutaj idzie i co może trochę mylić, to uwierzcie mi, że to jest po prostu takie jakby taki, o, widzicie, to jest taka podszewka, taki śliniak. Może być taki śliniak wszyty tutaj pod spód. Trochę głupio, że właśnie on tak prześwituje i dziwne takie złudzenie daje. I generalnie nosi się chyba to raczej bez stanika albo z nakładkami. Ja w tym momencie mam nałożone nakładki, więc generalnie nie martwię się, że gdzieś będzie widać sutki. Że takie oto body bardzo mi się spodobało, uważam, że na lato będzie idealne. I to właśnie jest rozmiar 10, 11, 99 cena tego body. Tu dalej nie muszę pokazywać, bo po prostu body jak body. Kupiłam przy samej kasie i w ogóle... Naprawdę, tylko się puknąć, nic więcej, dlatego że spojrzałam na to i mi się tak to spodobało, że kupiłam, nie patrząc na to, zaraz wam pokażę, takie oto kolejne body, tylko jaki jest minus tego body, słuchajcie, taki, że trzeba go zakładać po prostu dołem, ponieważ ono tutaj jest nierozpinane i to jest tragedia. Nie wiem, czemu na to nie spojrzałam, ale tak jak mówię, ja już płaciłam, a ono wisiało koło kasy, po prostu przechwyciłam tylko rozmiar i do kasy. Takie oto body. O, tutaj zapinane jest na guziczki, tutaj jest takie ażurkowe, właśnie trochę jakby przeźroczysta i tutaj body jak body na guziczki, zwykłe, proste, nic specjalnego i cena 12,99, także bardzo, bardzo fajne. Ok, kolejna rzecz, przepiękny kolor, czekajcie, bo miałam skacze obraz. Kolejna rzecz to taka przepiękna, zobaczcie jaki kolor, w ogóle idealny kolor na lato, cudowny, a zwłaszcza właśnie jeszcze do frenczowatych pazurów. Taka oto zwykła niby koszulka, natomiast naprawdę dodaje uroku tutaj kolor tej koszulki. Jaskrawy, oczojebny, taki różowy. I tutaj ona ma takie wiązania, tak jej to, słuchajcie, 8,99 i wybrałam rozmiar 12, dlatego że dziesiątka byłaby zbyt opięta, a ja wam tysiąc razy już mówiłam, że nie lubię rzeczy takich bardzo opiętych, no body wyjątek, ale body wszystkie mają być opięte. Także taka oto super ekstra i do sportowego looku, i do normalnego, i do jeansów, i do shortów, i do spódniczki, do wszystkiego naprawdę można taką koszulkę dopasować. I rzecz ostatnia, która również jest świetna, już przymierzałam, bo wszystkie rzeczy przymierzałam, oprócz tego czarnego body, to już było z przeceny, na wieszakach z przeceną, kosztowało wcześniej 16,99, już wam pokażę, bo tak mi odpadło, 16,99, taka była cena pierwotna, potem było przecenione na 12,99, a z 12,99 na 9,99, czerwonym długopisem jest napisane, 17, myślę, że naprawdę super, jest to taki sweterek. Taki oto sweterek, niby zwykły, ale właśnie bardzo, bardzo fajny. Biało-czarny, myślę, że też do wszystkiego, zwłaszcza do takiego make-upu, jaki mam teraz. Bardzo delikatny, bardzo dzienny, z bardzo delikatnymi ustami. Także super ekstra, bardzo się cieszę, że go znalazłam na wieszaku z promocją. Więc to jest rzecz kolejna, & Co. Nie wiem, czy to jest coś na wzór Pepco, ale już wiem jedno, że ten sklep, te Pep & Co, to są te ciuchy, które tutaj właśnie zaczęły jakby funkcjonować w funciakach. Rzecz, którą zakupiłam, już widzę, że czegoś jeszcze Wam nie pokazałam do końca z H&M, za chwilę Wam to pokażę, ale rzecz, którą zakupiłam w Pep & Co, jest to taka koszulka, zobaczcie. Taka oto koszulka, jest to koszulka dla mojego brata, córeczki, dla Amelki i to jest opcja, słuchajcie, że te ciasteczka, te cupcake'i można sobie pomalować i one zostaną pomalowane nawet po wypraniu rzekomo. Także zobaczymy, jest napisane po kolor mnie na tej koszulce, a ja zostanę nawet po umyciu. Także taki fajny gadżet, także będzie mogła Amelka pokolorować sobie swoje babeczki, będzie miała po prostu w swoich kolorach i ta bluzka była dołączona, znaczy do tej bluzki były dołączone te markery 4. Cena bluzeczki to 6 funtów.
6 funtów, ale ona była w jakiejś promocji, ja teraz nie pamiętam, ale na pewno była na to jakaś promocja. Teraz nie pamiętam, czy po 3, czy po 4 funty. Rzecz kolejna to wzięłam synkowi mojemu, zakupiłam takie oto japonki, właśnie z myślą o wakacjach. 2 funta japonki oraz koszulkę. Koszulka, która również mi się bardzo spodobała poprzez właśnie kolory. Tak wygląda ta koszulka, ma takie 4 funty. Takie ceny, powiem Wam, że przybliżone do Primarkowych są właśnie na tym Pep&Co czy też Pepco. Rzeczy, o których zapomniałam. Zapomniałam Wam pokazać, jak pokazywałam rzeczy z H&M-u. To zakupiłam takie 2 prasowanki. Dlaczego 2? Bo potrzebowałam 2 ocząt, czyli podwójne oko potrzebowałam. Także taka oto, taki oto, odwrotnie Wam pokazuję, spoko, taki oto fajny gadżet. To jest prasowanka, tak jak kiedyś prasujemy do ubrań i tak dalej. Mam na to pewien pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie. Na cena, cena jednej prasowanki to 5,99. Do koloru, do wyboru możecie tam wybierać. Te uznałam, że były takie najbardziej, najbardziej mi odpowiadające. Więc to jest to. Ok, i przechodzimy teraz do rzeczy z Primarka. I słuchajcie, pierwsza rzecz to jest koszulka dla Oliwki. Cena od razu będą mówić 1,50 funta. Taka oto, taki topik. Myślę, że uroczy na lato. Naprawdę super do różnego koloru, różnego rodzaju, różnej kolorystyki spodenek. Na ramionczkach koszulka za 1,50 funta. Więc to jest rzecz pierwsza. Druga koszulka dla również Oliwki, 1,50 funta, jest to taka koszulka i napis, nie wiem czy widać, jest brokatowy i taki opalizujący, taki holograficzny. Tutaj mam rzecz kolejną dla Oliwki. Oliwka wybrała sobie takie spodenki, również myślę, że są urocze. W tamtym roku miała coś chyba podobnego, albo ja miałam, nie pamiętam. Tutaj mamy takie naszywane, takie kwiatki, haftowane takie kwiateczki, kwiatuszki. Jasny jeans i podoba mi się to, że jest opcja tutaj właśnie tego takiego zwężania w pasie, bo moje dzieci są zbyt chude. Cena ich to 8 funtów. 8 funtów za takie spodenki możecie kupić swoim córciom. Dokupiła sobie do tej bluzy, którą Wam pokazywałam ostatnio, takie leginsy. W tym samym kolorze co bluza, na takiej fajnej, szerokiej gumie LA. Bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się spodobały. Cena tych leginsów 5 funtów. Rzecz kolejna, jaką Oliwka wybrała i pewnie każdy z Was zgadnie, jest to oczywiście koszula. Nic innego jak koszula, tym razem jeansowa. Bardzo jasny, taki mięciutki, delikatny jeans. Jak widzicie, można podpiąć rękaw, można go spiąć, odpiąć i nosić jako długi. Uważam, że jest uroczo. Oliwka bardzo lubi się w koszulach i nie mam nic przeciwko, byleby nie były one takiego koloru samego ciemnego. Więc super ekstra, się cieszę, że wybrała jasną jeansową. W cenie ona była 7 funtów. Także 7 funtów za taką koszulę. Patrzę, co tu jeszcze, czy jeszcze coś tu jest Oliwki. Ja zakupiłam sobie aż chyba 2 czy 3 rzeczy. Jedna koszulka jest taka, że fajnie do shortów, luźna, przewiewna. Także taki, o, taki fajny t-shirt. Słuchajcie, w cenie 3 funtów. Właśnie fajnie to wygląda, nie wiem, ale niby zwykła, niby prosta, a jakaś taki ma taki fajny urok. Także taka oto bluzeczka. Zwykły basic, one chyba były po 1,50 funta albo 2,50 funta, teraz nie pamiętam. Z regulowanymi tutaj ramionczkami. Wybrałam w takim kolorze, wiecie co, malinowy. To nie jest taki jaskrawy czerwony, jak tam widać w kamerze. Nie pokażę, bo jestem przy świetle dziennym i on wygląda na taki jaskrawy. A uwierzcie mi, że nie jest jaskrawym. To jest dosłownie taki malinowy kolor, nie mam tu nic takiego, co bym mogła Wam pokazać. I ostatni topik, który był jako nowość i już nie mogłam znaleźć swojego rozmiaru, poprosiłam Panią, czy mogłaby poszukać i się znalazł. I się znalazła, cena to 3 funty i taki topik biały potrzebowałam, ale co jest fajne tutaj właśnie, że jest taki wyhaftowany. Ja nie wiem, czy to będzie widać, o teraz może. Że z przodu jest taki hafcik. Pięknie to wygląda i myślę, że na biuście będzie to bardzo ładnie wyglądało. Jeansowe, shorty, słuchajcie, adidaski, czy trampki, czy japonki, czy buty na koturnie, czy szpilka. Naprawdę te basiki wyglądają cudownie po prostu ze wszystkim do wszystkiego. Klasyk. I to by były wszystkie moje i moich dzieci zakupy. Chyba, sprawdzam jeszcze, upewniam się. Tak, rzeczy teraz, jakie zakupiłam, słuchajcie, mojemu chrześniakowi oraz Amelce, czyli mojego brata i bratowej córci. Najpierw pokażę Wam to, co kupiłam Dominikowi. Taka koszulka, taka oto koszulka z takim oto nadrukiem, z tyłu jest coś takiego. O,
Taka oto troszeczkę jakby dłuższa, ten kolor jest specjalnie pod kolor zaraz tego, co Wam pokażę. Cena 4 funty takiej koszulki, także taka oto podkoszulka, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz i to jest w całości, to jest dres. Dres, jaki mu wybrałam. Coś mi tu spadło? Nie. Taki oto dres, nie wiem jak się nazywa ten materiał, słuchajcie, ale to jest ten taki śliski. 7 funtów spodnie, ale czekajcie, chcę zobaczyć materiał. To jest, co to jest? Jest 100% poliester. No właśnie, to jest taki śliski, kiedyś się nosiło takie dresy. Fajnie, bo ma kieszonki, jest on granatowo-czerwono-biały, więc uważam, że kolor super. I tutaj mamy ściągacze. Taki oto dresik, już powiedziałam, spodnie 7 funtów. I od razu brałam tamtą koszulkę. I górę od dresu. Po prostu mam nadzieję, że będzie na Dominika dobry i że się ucieszy i że mu się spodoba. To jest dla mnie najważniejsze. Także taka oto bluza, tutaj właśnie z takim kołnierzem, z taką stójką, również te same kolory, wiadomo, z kieszonkami, z tym, że bluzę wzięłam chyba w rozmiarze 10-11, tak, wzięłam mu trochę większą wolę, żeby miał jednak luźną, bluza może być zawsze luźniejsza. I cena bluzy to 9 funtów. Także to i rzeczy dla Amelki, to są już ostatnie rzeczy z mojego hola, holu. Takie oto leginsy. Takie oto leginsy w oczywiście My Little Pony. Ja wiem, że Amelka przepada za minionkami, ale minionki najczęściej są na stoisku z odzieżą chłopięcą, czyli bardziej dla chłopców. Więc trudno było mi znaleźć. 4 funty takie leginsy, ale uważam, że dla dziewczynki naprawdę urocze. Ja już ją widzę, ona jest blondy, w takich różowych, jaskrawych, kolorowych, tęczowych leginsach po prostu będzie wyglądała cudownie. 4 funty takie leginsy. Do tych leginsów dobrałam taką koszulkę. Również uważam, że jest urocza i Wam pokażę teraz, jak to będzie cudownie. No zobaczcie, to będzie cudownie po prostu wyglądało w całości. Ja pamiętam, jak ja tak oliwkę ubierałam, aż normalnie ciężko mi, ciężko to do mnie dociera, że ona taka była w różach, a teraz po prostu jest antyróż. Także taka oto właśnie bluzeczka, ona jak widzicie tutaj jest taka trochę z tyłu dłuższa. Tu ma takie rozpierdaki, czyli rozcięcia. Uważam, że jest urocza, naprawdę na słońcu będzie się przepięknie mienić. I cena tej bluzeczki to 5 funtów. 5 funtów, były jeszcze dresy, dresiki w kolorze granatowym, też były piękne. No powiem Wam, że tam tylko nic iść i tylko wszystko brać normalnie do koszyka i kupować tylko. Przepiękne te rzeczy dla dzieci. Także to jest rzecz pierwsza i drugą rzecz, której nie mogłam się oprzeć i mi pewnie przyznacie rację. Takie jeansy, słuchajcie, no są zajebiste, naprawdę uważam, są zajebiste. Tak wyglądają, wzięłam jej troszeczkę większe. Tutaj są fajnie regulowane, co jest świetną naprawdę sprawą. I wzięłam większe z myślą o tym, jeżeli w pasie będą większe, to ja myślę, że nie będzie problemu, jak jej tutaj zwężą. Ale jeżeli tu będzie na długość za długie, to właśnie jej podwiną nogawki i po prostu dłużej będzie miała. Z takimi właśnie naszywkami po prostu coś na topie mega, megaśne, strasznie mi się spodobały i mówię sobie, musi je mieć. 10 funtów takie spodnie, powiem Wam, że trochę szok, bo za 10 funtów to kupicie na siebie, czyli dla dorosłej osoby, ale uważam, że są urocze. To by były wszystkie moje zakupy, tak, to już jest... Nie, to nie są wszystkie zakupy. To jest ostatni mój zakup. Ta-dam! Oczywiście Yankee Candle musiałam zajść i to są rzeczy z Crew, nieszczęsnego Crew, gdzie vlog będziecie miały dużo wcześniej przed tym filmem, znaczy już macie. Zakupiłam, była teraz promocja, już Wam pokazuję, dlaczego w takim pudełku, jakie piękne kolory wybrałam, iście wiosenne, bo była promocja, ale pachnie. Dlatego, że była promocja, że jak zakupicie 10 wosków, to płacicie 12 funtów. Normalnie wyszłoby Wam coś koło 15 funtów, czyli jakby zaoszczędzacie na dwóch woskach. I powiem Wam tylko i wyłącznie, jakie zakupiłam zapachy. Po kolei Sea Air, taki zapach mega świeży. Też Wam o tych zapachach mówiłam, bo nie ma tu nic nowego. Następny to Honey Blossom, Sicilian Lemon, Serengeti Sunset. Jeżeli mnie oglądacie, wszystkie te zapachy znacie, opis tych zapachów również macie gdzieś w poprzednich filmach z, jak mówię, o Yankee Candle, o świeczkach. Passion Fruit Martini, Sherry Blossom, cudowny, kwiatowy, wiosenny zapach. Mój ulubieniec Shea Butter, przepiękny, kocham go i właśnie zaraz chyba nawet nie wiem, czy go tutaj nie wrzucę. Tutaj mamy Summer Peach, czyli nic innego jak brzoskwinki, Aloe Water i kolejny raz Garden by the Sea. Taki oto wosk.
Także to są moje wszystkie woski zakupione tym razem w Crew, w Woodwicki. Tam były Village Candle, tam były też Woodwick i właśnie Yankee Candle. Także teraz już to są moje wszystkie zakupy. Mam nadzieję, że czymś Was zainspiruje. Uważam, że naprawdę warto się przejść, zwłaszcza za ciuszkami, zwłaszcza do H&M-u, do H&M-u, bo są cudowne naprawdę teraz nowości. Ale Wam się tylko, jakie dostałam jajo! Zaczęłam się nagrywać, dzieciaki były moje w sklepie i takie cudne jajo, słuchajcie, dostałam bez okazji. Po prostu wiedzą, że lubię Maltazersy i mi się złożyli ze swoich skarbonek, chciałam powiedzieć, ze swoich zaskórniaków, jakie zbierają. I mi kupili, przenieśli Maltazersy. Czyż to nie jest urocze? Mała rzecz, a mega cieszy. Także zaraz będę zażerać Maltazersy i będę chyba popijać piątą kawę. Jeżeli by ktoś pytał, co mam na ustach, jest to moja nowość, też z Hola, numerek 700, Better and Brighter od Rimmel. Rimla, jak to mówi Kinga. Taki oto kolorek. Taki nudziak, totalny nudziak, ale strasznie. Tak jak nie mogłam trafić z nudziakami, tak ten jest przepiękny, bardzo, bardzo mi się podoba i właśnie podoba mi się, że jest taki błyszczący. Także bardzo, bardzo fajna opcja. Bardzo naturalny, daje efekt końcowy, ale też i ładny. Tak bynajmniej myślę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli moje zakupy Wam się podobały, jeżeli macie jakiekolwiek zapytania. Piszcie koniecznie w komentarzach pod filmem, będę odpowiadać na wszystkie komentarze. Niedługo przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i dajcie mi znać, co myślicie o tych rzeczach i jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, to mi piszcie, to na pewno Wam odpowiem. Stado buziaków dla Was, trzymajcie się cieplutko, bajo!